Mój Boże, widzę frędzle. Moja kochana, dość już usłyszeliśmy i zobaczyliśmy. Najlepsze zachowałem na koniec. Ta suknia ma wszystko, czego ci potrzeba. Będziesz w niej wyglądać seksownie, a przy okazji osłonisz się od wścibskich spojrzeń. Zechcesz ją przywdziać? Naturalnie. Zakochałam się w tej kreacji od pierwszego wejrzenia. Wezmę ją nawet, jeśli moim bliskim się nie spodoba. Witamy w Los Angeles. To chyba to. Mamo, wybieram tę. Zdaje się, że tą kreacją zaskoczy wszystkich. Ma w sobie coś niezwykłego. Zwłaszcza ta peleryna. Mogę coś powiedzieć? To coś, czego się nie spodziewałem. Odebrało mi mowę. Poczułem się, jakbym wygrał na automatach. Mamy to. Została nam jeszcze jedna rzecz. Gdy Shivani wyszła w tej sukni, poczułam, że moja córeczka opuszcza dom rodzinny, aby stworzyć własny. Jesteśmy ze sobą bardzo zżyte. Mogę bić brawo? Shivani, muszę zadać to pytanie. Czy to twoja suknia? Tak sądzę. Gratulacje. Dziękuję. To była wyjątkowa chwila. Wybrałam tę suknię razem z najbliższymi mi osobami. To może wydawać się frywolne, marzyć o przymierzaniu sukienek i pogaduszkach. Jednak w czasie COVID-u takie spotkania z bliskimi były utrudnione, dlatego możliwość uczestniczenia w tym programie była wyjątkowa. Ta suknia znaczy dla mnie bardzo wiele. Sprawiła, że poczułam się jak królowa, jak cesarzowa. Mogłabym w niej podbijać zamorskie krainy. Jest tym, czego oczekiwałam od sukni ślubnej.